Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość. Jestem naprawdę bardzo wdzięczny i to dla mnie zaszczyt być w murach tej uczelni, którą sam kończyłem. Uczelnia wyższa to alma mater, czyli matka karmicielka, matka duszy, karmicielka duszy, która ma właśnie nas inspirować do poszukiwania nowych rozwiązań, ma kształcić przyszłe elity. I chciałbym się podzielić trzema takimi refleksjami z tym związanymi. Pierwsza kwestia dotyczy tego, że w dzisiejszym świecie galopującego nawarstwiania się wiedzy mamy do czynienia z nowymi wyzwaniami regulacyjnymi. Niech mi będzie wolno sięgnąć w przeszłość, kiedy świat gwałtownie się rozwijał. Pod koniec XIX wieku powstawały pierwsze międzynarodowe albo właściwie takie konglomeraty, jak to się wtedy mówiło, wielkie korporacje, wielkie firmy. I aby zapobiec monopolizacji wiedzy i wartości dodanej, aby zapobiec skupianiu nadmiernej władzy poprzez kapitał w jednych tylko rękach, wówczas wymyślono prawo antymonopolowe. To chyba jako pierwszy akt Shermana, ustawa Shermana, 1890 rok za prezydentury Benjamina Harrisona, zresztą tego samego Shermana, który był bratem Williama Shermana z wojny secesyjnej, doprowadziła do pierwszych prawdziwych regulacji antymonopolowych i do rozbicia tych, którzy kumulowali w swoich rękach najwięcej władzy poprzez kapitał. I to wystarczyło na jakiś czas. Później podobne ustawy były przyjmowane w innych państwach. Ale dziś, wraz z rosnącym zjawiskiem globalizacji, który daje się nam coraz bardziej we znaki, na najróżniejsze zresztą sposoby, o pandemii mówiliśmy trochę w innym kontekście. Dziś wraz z tym zjawiskiem mamy do czynienia z wzrostem monopolii w skali światowej. I krajowe, państwowe reguły antymonopolowe już nie wystarczą. Potrzebujemy dzisiaj reguł ogólnoświatowych, które by były w stanie poradzić sobie z kumulowaniem gigantycznej władzy, kapitału w rękach niewielu korporacji. Mamy dzisiaj do czynienia z tym zjawiskiem. Mamy do czynienia bardzo wyraźnie z firmami, które poprzez usługi cyfrowe przede wszystkim, ale nie tylko te branże, nagromadziły ogromny kapitał i poprzez to mogą coraz wyżej wspinać się na piramidę zaawansowania technicznego, technologicznego, szukać rozwiązań nowych w dziedzinie uczenia się maszyn, sztucznej inteligencji, w bardzo wielu zresztą dziedzinach. I to pierwsza refleksja, z którą chciałbym Państwa zostawić, podzielić się, jakże bardzo dzisiaj potrzebujemy międzynarodowych regulacji antymonopolowych w szerokim rozumieniu tego słowa, czyli zapobiegających nadużyciom w podatkach, czyli wykorzystywaniu rajów podatkowych dla rozliczeń, a więc unikania opodatkowania de facto, a z tym mamy do czynienia także w przypadku tych gigantów cyfrowych, tych monopoli, które współczesnych monopoli globalnych. To jednocześnie jest mechanizm, poprzez który możemy budować bardziej sprawiedliwy system i redystrybucyjny, podatkowy, ale także sprawiedliwy z punktu widzenia między poszczególnymi państwami. Bo Polska jako to państwo, które miało ogromnego pecha w historii, można krótko tak to ująć, nie mogliśmy się rozwijać podobnie do naszych zachodnich sąsiadów, dziś cały czas musi nadrabiać te zaległości i poprzez brak możliwości sięgania po najnowsze technologie albo utrudnienie sięgania po najnowsze technologie, biegniemy w tym wyścigu z workiem pełnym kamieni pod górę. To pierwsza refleksja. Druga trochę się z nią wiąże i ona stawia takie, chciałbym postawić takie pytanie o beneficjentów wiedzy. Nasze uczelnie, wspaniałe polskie uczelnie, też przecież gromadzą wiedzę.
I dziś beneficjentem tej wiedzy w dużym stopniu są ci, którzy potrafią najszybciej przekształcić wiedzę w technologię, czyli znowu wielkie korporacje. A więc to koresponduje z tą pierwszą refleksją, której powiedziałem. I czy to jest prawidłowe podejście? To takie pytanie, jakby dobrze by było, jakby każdy sobie zadał we własnym sumieniu, we własnym umyśle. Otóż uważam, że nie, ponieważ dzisiejsza wiedza jest skutkiem nagromadzenia wielowiekowej wiedzy, wielopokoleniowej wiedzy. Jej niejako przywłaszczenie przez tylko współczesne, najbogatsze korporacje, przywłaszczenie tych technologii poprzez prawo ochrony własności intelektualnej, tutaj w kontekście Politechniki Wrocławskiej, pan Magnificencja wcześniej wspominał o patentach i to jest dla nas jakby oczywiste, że staramy się o patenty, chcemy być wśród tych najlepszych. Ja się cieszę osobiście też z tego, że mamy jak najwięcej tych patentów, ale jednocześnie chciałbym zostawić tutaj też tą gorzką refleksję, że coś jest nie tak z tym prawem własności intelektualnej, który właściwie w sposób samopowielający się wzmacnia tych, którzy już dzisiaj są najsilniejsi. A przecież w ramach poszukiwania prawdy najróżniejsze kultury i państwa, i naukowcy, i przedsiębiorcy, i wynalazcy, i innowatorzy przyczynili się do tego w sposób absolutnie wydatny. A więc ten pogląd, że beneficjentem dzisiaj nagromadzonej wiedzy mogą być ci, którzy w najsprawniejszy sposób potrafią niejako i poprzez ochronę własności intelektualnej tą wiedzę sobie nie tylko przyswoić, ale też przekształcić ją, skomercjalizować, mówiąc krótko, przekształcić w dobra sprzedawalne, jest moim zdaniem z gruntu niewłaściwy, ponieważ to wspólne bogactwa od naturalnych począwszy, przez wiedzę, która rosła poprzez naszą historię, powodowały, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy też dziećmi Sokratesa w tym sporze z sofistami, z Trazymachem, z Chalcedonu, gdzie właśnie poprzez ten czynnik etyczny jednocześnie też wiedzieliśmy i dzięki chrześcijaństwu moim zdaniem wiedzieliśmy, w jaki sposób przekształcać wiedzę dla dobra wspólnego także, a nie tylko dla dobra indywidualnego i to jest to cudowne splecenie walki o dobro wspólne z jednoczesnym wykorzystaniem zdolności indywidualnych tak wielu wspaniałych ludzi, którzy byli przed nami, żyją dzisiaj wśród nas i będą żyli w kolejnych pokoleniach. I trzecia refleksja jest czymś może trochę zbierającym te dwie poprzednie i jednocześnie narzucającym kontekst Polski. Otóż z zainteresowaniem przeczytałem taką pracę dwóch naukowców średniego pokolenia, chyba jeden jest Niemcem, drugi Holendrem, Andreas Nolke, Arjen Fliegenhardt, którzy dokonali nowej typologii systemów ekonomicznych, systemów gospodarczych. Ja się im przyglądam z ogromną uwagą od wielu lat i tam oni wprost przyznali, że właściwie do takiego bardzo podstawowego podziału, który obowiązywał przez ostatnie 10 lat na gospodarki bardziej liberalne, model anglosaski i drugi model korporacyjny, czy japońsko-niemiecki, czy korporacjonistyczny, należy dodać jeszcze trzeci model. To jest model gospodarki zależnej. Bo jako taką określili ci panowie gospodarki krajów Europy Centralnej. I to jest taki immanentny błąd neoliberalizmu, który na początku okresu transformacji był obowiązującą i jedynie słuszną nauką, a zarazem ideą gospodarczą. Dziś wiemy, że mimo tej 20-letniej, 25-letniej, może blisko 30-letniej dominacji neoliberalizmu była to tylko raczej przejściowa prawda objawiona, w cudzysłowie przejściowa moda. Wiemy, że w ekonomii nie ma takich powszechnie obowiązujących praw jak prawo grawitacji, znane
z fizyki czy z innych dziedzin też takie prawa można wymienić. Może poza prawem popytu i podaży. Wiemy doskonale, że pomiędzy konsumpcją, inwestycjami, eksportem, importem, stroną popytową, stroną podażową gospodarki zachodzi tak wiele współzależności, że nie jesteśmy w stanie tego ująć w jednym obowiązującym systemie. I dlatego jednocześnie, jak patrzę na nasz model gospodarczy i na tę jego immanentną zależność, którą nam przypisali, która się bardzo szybko niejako uosabia, bardzo szybko ją można zobrazować poprzez wiele danych, uzależnienie od kapitału zagranicznego, nasze aktywa krajowe versus zagraniczne, poziom dywidendy wypłacanej za granicę i wiele innych elementów, do których zwykli zjadacze chleba nie przykładają takiej wagi, a które powodują, że my trochę jak ten chomik na kołowrotku mocno i szybko przebieramy nogami, ale mamy wrażenie, że przy ciężkiej pracy efekt nie jest taki, jakiego byśmy się spodziewali. I o poszukiwanie tego nowego modelu też chciałbym wszystkich studentów, wszystkich Państwa poprosić. Dziś miałem przyjemność na Politechnice Wrocławskiej, myślę, uczestniczyć w takiej małej uroczystości w wizytowaniu pewnego miejsca, które jestem przekonany, że przyczyni się do wyrwania z tej pułapki zależności, pułapki średniego rozwoju. To zresztą nie jest oczywiście tylko wina twórców idei gospodarczych III Rzeczpospolitej, bo przecież to także skutek PRL-u i strasznych lat wcześniejszych. A więc mówię o tym raczej nie przypinając łatki nikomu z przeszłości, bo każdy się pewnie starał budować naszą drogą Rzeczpospolitą najlepiej jak potrafił. Mówię o tym z intencją poszukiwania najlepszych rozwiązań, ale jednocześnie odłożenia do lamusa tych paradygmatów gospodarczo-społecznych, które obowiązywały przez 25 lat i dziś wyraźnie widzimy, że one w wielu miejscach były błędne. Dziś widzimy, że musimy, poszukując tej właśnie wartości dodanej, która daje nam wyższe wynagrodzenia naszym pracownikom, naszym także pracownikom naukowym, daje nam lepszą perspektywę dogonienia tych najlepszych, a może także przegonienia tych najlepszych. Jestem przekonany, że z coraz bogatszym światem uczelni wyższych w Polsce, coraz lepiej zorganizowanym, z coraz lepszymi, wspanialszymi osiągnięciami, jesteśmy dzisiaj bliżej do tego celu, o wiele bliżej niż byliśmy jeszcze niedawno. I tego właśnie chciałbym wszystkim Państwu, Waszym magnificencjom i wszystkim profesorom, pracownikom naukowym, a także, jak pięknie zauważył właśnie magnificencja, pan rektor, pracownikom nienaukowym, którzy stanowią nieodzowną część uczelni wyższych i oczywiście wszystkim studentom, poszukiwaczom prawdy. Chciałbym tego właśnie życzyć. Odwagi, mądrości i patriotyzmu na pożytek nam, Rzeczpospolitej i na pożytek przyszłym pokoleniom. Dziękuję bardzo.